Bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość poruszenia tego tematu. Skoro mówimy o stylu życia, to dwa słowa, co kryje się pod tym hasłem i o czym ja będę dzisiaj chciała z Państwu opowiedzieć. Oczywiście myślimy tutaj o całokształcie różnych cech charakterystycznych dla naszego zachowania. I ja dzisiaj reprezentuję Szkołę Zdrowia Publicznego CMKP, ale także Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia, gdzie ten styl życia jest w centrum naszego zainteresowania, jeżeli chodzi i o profilaktykę, ale także wspieranie leczenia, czy nawet odwracanie niektórych chorób. I z pewnością myśląc o stylu życia w kontekście zmian klimatu i środowiska, warto zauważyć, że mówimy o oddziaływaniu dwustronnym. Z jednej strony to nasz styl życia wpływa na zmianę klimatu i doskonale wiemy, w jaki sposób wpłynął w ciągu ostatnich kilku dekad. Z drugiej strony zmiany klimatu wiemy, że będą kształtowały i już kształtują nasze zachowania, nasz styl życia, nasze możliwości, nasz stan zdrowia, dlatego że styl życia z jednej strony kształtuje zdrowie, z drugiej strony nasze zdrowie też w pewien sposób wpływa na nasz styl życia, więc mówimy tutaj o relacjach wielokierunkowych. I będąc przy temacie kwestii środowiskowych związanych ze zdrowiem planety, myślę, że zasadnym jest wprowadzenie tego sformułowania czy tego obrazu zdrowia planetarnego jako czegoś nadrzędnego, co łączy i zdrowie publiczne, i zdrowie globalne, i tę koncepcję One Health, o której wspominał profesor Jankowski. Dzisiaj wiele już padło na temat tego, jak zmiany klimatu i zanieczyszczenia środowiskowe, nasze środowisko w ogóle kształtuje nasz stan zdrowia. Tutaj takie podsumowanie z jednego z raportów z serii Lancet Countdown on Health and Climate Change, który ma w taki uproszczony sposób pokazać mnogość różnych oddziaływań zmian klimatu na nasze zdrowie. I tutaj myśląc o stylu życia, chciałabym dzisiaj zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów z tym związanych, między innymi na nasz sposób odżywiania, model żywienia, ale także w rozumieniu funkcjonowania systemu żywnościowego. Wreszcie kwestia aktywności fizycznej, o której dzisiaj też już co nieco było. I odrobinę na temat zdrowia psychicznego, chociaż temu tematowi bliżej będzie poświęcony kolejny wykład. Mówiąc o systemie żywnościowym, nie mamy dzisiaj wątpliwości co do tego, że zmiany klimatu na ten system żywnościowy będą wpływać na wiele różnych sposobów. Będziemy mówić między innymi o pogorszeniu żyzności gleby, pogorszeniu plonów, o zmianie zawartości składników odżywczych, antyodżywczych, o biodostępności pewnych składników. Nie będziemy mówili o zakłócaniu łańcuchów dostaw, zresztą to już obserwowaliśmy, ale także o niestabilności cen żywności, co z kolei będzie wpływało na trendy konsumpcji różnych produktów i przede wszystkim będzie dotykało grupy o tym niższym potencjale socjoekonomicznym, co z kolei będzie pogłębiało nierówności w zdrowiu, o których tak dużo mówimy w kontekście zdrowia publicznego. Nie mamy więc wątpliwości dzisiaj, myśląc o zmianach klimatu, o tym, że stanowią one zagrożenie i dla bezpieczeństwa żywnościowego, ale też dla bezpieczeństwa żywności i wreszcie w związku z tym zagrożenie dla zdrowia ludzi i będą determinowały nasze wybory żywieniowe, co wiąże się oczywiście ze zmianą naszego stylu życia. Myśląc też o zmianach klimatu, warto zwrócić uwagę na to, jak nasze odżywianie jest związane chociażby ze stresem, czy z różnego rodzaju warunkami środowiskowymi. To też będzie wpływało na nasze nawyki żywieniowe. Zwykle podejrzewa się, że będzie to wpływ negatywny. I myśląc z drugiej strony o tym, jak zmiany klimatu wpływają na nasze nawyki związane z odżywianiem. Warto też spojrzeć z drugiej strony, jak nasze nawyki obecnie wpływają na zmiany klimatu. I myśląc o zmianach klimatu, emisjach gazów cieplarnianych, głównie koncentrujemy się na tym sektorze energetycznym. Dużo też mówimy o zanieczyszczeniach powietrza. Natomiast warto pamiętać o tym, że drugim obszarem, drugim sektorem odpowiedzialnym za największe emisje jest właśnie sektor związany z produkcją żywności i wszystkimi procesami związanymi i z przetwarzaniem żywności, jej transportem. Można powiedzieć, że odpowiedź związana z powodzeniem, jeżeli chodzi o zatrzymanie czy odwracanie skutków zmian klimatu, leży w dużym stopniu również właśnie w tak zwanej transformacji systemu żywnościowego, o której dwa słowa chciałabym Państwu dzisiaj też powiedzieć. No i wreszcie, to nie tylko chodzi o gazy cieplarniane, to jest także kwestia różnego rodzaju innych wpływów związanych z produkcją żywności dzisiaj
I mówiliśmy dzisiaj między innymi o wodzie, mówiliśmy o zanieczyszczeniach wody. Zobaczcie Państwo, jak duży wpływ na te zjawiska ma właśnie sam sektor produkcji żywności. Jeżeli popatrzymy na przykład na zjawisko eutrofizacji, które też już dzisiaj było wywoływane, około 80% światowego zanieczyszczenia oceanów wód słodkich jest związanych z produkcją rolną, czyli mówiąc ogólnie z sektorem produkcji żywności. Jeżeli popatrzymy na kwestię bioróżnorodności, tutaj również bardzo duży udział w utracie bioróżnorodności właśnie w tym, w jaki sposób wygląda ten współczesny system żywnościowy. Wiemy też, że dłużej tak żyć nie możemy, tak odżywiać się nie możemy, dlatego że po prostu braknie nam zasobów naszej planety. Na tej grafice większej widzą Państwo to, w jaki sposób odżywiamy się w tym momencie w krajach G20 i jest to projekcja, co by się stało, gdyby cała populacja naszej planety zaczęła odżywiać się na przykład w taki sposób, jak odżywiamy się dzisiaj w Unii Europejskiej czy w Argentynie, która tutaj wypada najgorzej. Otóż okazałoby się, że brakuje nam powierzchni naszej planety. Potrzebowalibyśmy około 3,5-krotności powierzchni naszej planety, aby wyżywić cały świat w sposób taki, w jaki uśredniony żywimy się w Unii Europejskiej. Ta mniejsza grafika to z kolei to, w jaki sposób, czy co by się wydarzyło, gdybyśmy zaimplementowali nasze obecne wytyczne żywieniowe. Okazuje się, że również nasze wytyczne żywieniowe w tym momencie nie biorą jeszcze pod uwagę kwestii związanych ze środowiskiem, jego stanem, no i oczywiście zmianami klimatu, aczkolwiek to też się zmienia. W 2019 roku został opublikowany niezwykle ważny raport na łamach czasopisma The Lancet. Raport, który ukuł ramę tak naprawdę nowego modelu żywieniowego pod hasłem dieta planetarna. Jest to wyjątkowy dokument z tego względu, że bierze pod uwagę nie tylko zdrowie człowieka w kontekście sposobu odżywiania i chorób dietozależnych, o których również dzisiaj możemy powiedzieć, że są pewnego rodzaju pandemią, ale także bierze pod uwagę właśnie kwestie środowiskowe. Wyznaczono tak zwane granice planetarne dla naszego systemu żywnościowego, które mają w sobie wiele różnych wyznaczników, czy biorą pod uwagę wiele różnych czynników środowiskowych. Nie tylko emisje gazów cieplarnianych, ale także właśnie wykorzystanie zasobów wodnych, kwestie związane z azotem, z fosforem, czy z utratą bioróżnorodności spowodowaną tym, jak funkcjonuje nasz system żywnościowy. Gdybyśmy mieli pokrótce scharakteryzować, jak wyglądają najważniejsze założenia globalne związane z dietą planetarną, to przede wszystkim zmniejszenie zjawiska marnowania żywności o połowę, zwiększenie spożycia produktów tak zwanych prozdrowotnych. Przede wszystkim myślimy tutaj o zmianie źródeł białka w naszej diecie, przede wszystkim na źródła pochodzenia roślinnego, między innymi nasiona roślin strączkowych, ale także orzechy, nasiona pestki. Zmniejszenie o połowę spożycia mięsa i cukru to jest na skalę globalną. Jeżeli chodzi o kraje G20, te założenia są nieco bardziej ambitne, bo również to kraje G20 dzisiaj tych produktów spożywają najwięcej. No i oczywiście ogólne zmniejszenie spożycia kalorii. Mamy wiele do zrobienia. Po lewej stronie talerz statystycznego Polaka dziś, po drugiej stronie talerz planetarny i bardzo ciekawe praca, talerz przyszłości, raport otwarcia think tanku Żywność dla Przyszłości Interdyscyplinarnego Centrum Analiz i Współpracy. Serdecznie Państwu polecam. Wiemy też, że system żywnościowy jest dość wdzięczny, jeżeli chodzi o inwestycje. Ten zwrot inwestycji związane z transformacją naszego systemu żywnościowego będzie spłacał się dość szybko w porównaniu również do innych obszarów związanych z transformacją w obliczu zmian klimatu. I na koniec parę słów na temat zdrowia psychicznego. Ja chciałam podkreślić w swoim krótkim wykładzie kwestie związane z tym, że myśląc o zdrowiu psychicznym i zmianach klimatu, myślmy także o tym, jak to nasze zdrowie psychiczne będzie funkcjonowało w kontekście możliwości regulacji stresu i jak ta regulacja stresu na przykład będzie wpływała na nasz styl życia. I myślmy także o tym, że będzie to zmiana w kontekście funkcjonowania nie tylko jednostek, ale całych społeczności. Bardzo ciekawy raport Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego na temat zdrowia psychicznego w naszym zmieniającym się klimacie. Bardzo serdecznie Państwu polecam. I chciałam podkreślić, że te zmiany, które będą poprawiały nasze zdrowie psychiczne w obliczu zmieniającego się świata, to także zmiany, które będą poprawiały nasz styl życia i czynniki zależne od stylu życia związane z chorobami przewlekłymi, a także są tym elementem odpowiedzi na zmiany klimatu, bo między innymi postulowane zmiany we wspomnianym raporcie to właśnie transport aktywny,
chociażby rowerowy, czy dobrze zorganizowany transport publiczny. To także zielone przestrzenie, o których dzisiaj też już pan profesor wspominał. To także czysta energia, która wiemy, że będzie korzystnie wpływała na nasze zdrowie psychiczne, jak się okazuje. Na to również mamy dowody naukowe w kontekście chociażby depresji czy zaburzeń lękowych. I aktywność fizyczna na sam koniec, o której też wspominaliśmy, tak ChatGPT sugeruje, że będzie wyglądała aktywność fizyczna w czasach kryzysu, katastrofy klimatycznej. Mam nadzieję, że jednak ta wizja będzie wyglądała nieco inaczej. Natomiast chciałam podkreślić, że również mamy przeglądy systematyczne, między innymi na temat tego, jak prognozuje się, że zmiany klimatu będą wpływały na aktywność fizyczną. I znowu ta relacja działa w dwie strony. Wiemy, że zanieczyszczenie powietrza, te nieprzewidywalne zjawiska atmosferyczne, chociażby fale upałów, nie będą wiązały się ze zmniejszeniem poziomu aktywności fizycznej. Co gorsza, będą przede wszystkim dotyczyły tych grup, które już wyjściowo są obciążone zagrożeniami związane z wyjściowo niskim poziomem aktywności fizycznej, czyli zwłaszcza osoby z chorobami przewlekłymi, z nadmiarem masy ciała, osoby starsze. Z drugiej strony wiemy, że społeczności, które są aktywne fizycznie, odgrywają ważną rolę w budowaniu odporności tego tak zwanego resilience, o którym też mówiliśmy, i adaptacji do zmian klimatu, no i emisje gazów cieplarnianych. Z jednej strony aktywność fizyczna jest tutaj częścią rozwiązania problemu, z drugiej strony bywa też, i tutaj w tym przeglądzie systematycznym zwrócono na to uwagę, przyczynem do pogłębiania się problemu. O tej aktywności fizycznej też musimy mądrze myśleć w kontekście zmian, jakie powinny nastąpić w odpowiedzi na zmiany klimatu. Bardzo dziękuję.